Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Błyszczyk Pięknopłetwy, tetra cytrynowa, hypesbrykon ulcherypinis. Tetry cytrynowe występują w Ameryce Południowej w dorzeciu rzek Rio Tarajos, Tocantins, dopływów górnego dorzecia Amazonki w Brazylii. Preferują bogate w substancje mineralne płytkie odcinki rzek z powolnym nurtem i gęstą roślinnością. Występują w dużych ławicach, liczących nawet do 1000 osobników. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1932 roku. Tetry cytrynowe to są słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 80 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Rosną do 5 cm, płodność osiągają w wieku 7-8 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Tetry cytrynowe mają typową formę ciała dla tetr, podobną do wszystkich innych przedstawicieli rodzaju. Ciało jest pogrubione w środku i ściśnięte bocznie. Ciało jest lekko przezroczyste o żółtawym zabarwieniu. Płetwy są żółte, a płetwa grzebeniowa, tłuszczowa i odbytowa dodatkowo obrzeżone na czarno. Charakterystyczna jest też czerwona tęczówka oka. Dymorfizm płciowy dość słabo zaznaczony. Samice są szersze w partiach brzusznych i mają też węższe i mniej wyraźne czarne obwódki na płetwach niż samce. Płetwa grzebetowa u samców jest zaostrzona, a u samic zaokrąglona. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Do akwarium można wrzucić kilka suchych liści dębowych, wcześniej namoczonych, które nadadzą wodzie jasno-brązowy kolor, charakterystyczny dla ich naturalnego środowiska. Liścia należy wymieniać co 2 tygodnie, co można połączyć z czyszczeniem akwarium. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-28, pH od 5,5 do 8, GH od 3 do 25. W akwarium potrzebna jest filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Błyszczyki pięknopłetwe idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z innymi błyszczykami, żyworodkami, kiriskami, neonami, labiryntowymi razborami, neonami Inessa, czerwonymi i błękitnymi. Błyszczyki pięknopłetwe to wszystkożerne rybki. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwylitką, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Rozmnażanie błyszczyków pięknopłetwych jest stosunkowo łatwe. Zbornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawalski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obrócono osmozy do 1 z akwarium. Poziom wody w tarlisku do 15 cm. Parametry wody. Temperatura 25-26, pH 6,6 do 6,8, pH od 2 do 5. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec 2 tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samca na 1 samiczkę. Rodzice wieczorem przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samica składa od 100 do 300 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika. Zlewamy do połowy wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień.
Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna wpływać na 4-5 dzień. Na rybek bardzo drogi. Pokarm startowy to pierwotnie pantofele. Karmy trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy powoli na Artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.